Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Przypominam, że w opisie filmu znajdziecie konkretne minuty, w które możecie kliknąć i przekieruję Was do pytania i mojej na nie odpowiedzi. No a ja zapraszam na kolejną dawkę ciekawych pytań i odpowiedzi. Al pyta. Moje pytanie o odczucia podczas morsowania na początku keto. Czułem po wejściu do wody, że tkanka na brzuchu robi się aż gorąca. Czyżby pobierany był tłuszcz? Obecnie takie uczucie już nie występuje. O co chodzi? To jest w ogóle bardzo fajne pytanie, bo zbliża się, albo nawet już trwa, powiedziałabym, sezon na morsowanie. I o morsowaniu nagrałam kilka filmów na YouTubie, więc jeżeli interesuje Was ten temat, a naprawdę powinien Was zainteresować, bo to jest jedna z lepszych rzeczy, które ja odkryłam w ostatnich, no już dobrych kilku latach, to zachęcam Was do tych materiałów. Natomiast, Al, odpowiadając na Twoje pytanie, tak samo jak przechodzimy adaptację do ketozy, to przechodzimy też adaptację po części do zimna. I bardziej te Twoje odczucia takiego gorąca, to bym właśnie łączyła z tą adaptacją do zimna. Jeżeli wchodzimy do zimnej wody, to nasz organizm musi wytworzyć szereg reakcji biochemicznych, żeby jakby poradzić sobie z tą zimną wodą, żeby zaszła właśnie ta zimna, tak zwana termogeneza. I to uczucie gorąca jest zupełnie naturalne i u większości osób tak czy inaczej następuje, tylko ono może właśnie być coraz słabsze albo krócej trwać w miarę tego, jak się adaptujemy do tego zimna, bo w naszej chociażby tkance tłuszczowej, która jest pod skórą, właśnie zachodzą różne procesy. I im więcej mamy brunatnej tkanki tłuszczowej, czyli VAT, tak zwana white adipose tissue, czyli biała tkanka tłuszczowa, zamienia nam się na BAT, czyli właśnie tą brunatną tkankę tłuszczową, to wtedy my jesteśmy właśnie lepiej zaadaptowani i lepiej reagujemy na to zimno. I u Ciebie prawdopodobnie to, co się zmieniło, to rzeczywiście był jakby ten tłuszcz właśnie został po części przekształcony na jakby takiej lepszej jakości tkankę tłuszczową, która tak naprawdę stymuluje nasz metabolizm i naszą właśnie termogenezę. Także to prawdopodobnie u Ciebie się zadziało, chociaż oczywiście jakby nasz metabolizm w ogóle podkręca i też wejście do zimnej wody pomaga nam spalać tkankę tłuszczową, ale to też nie jest tak, że ta apoptoza tych komórek, po prostu tych lipidów, tych komórek tłuszczowych, to zachodzi tak od razu i tutaj już w ogóle nie mamy teraz tłuszczu, bo 5 razy morsowaliśmy, to też jakby nie łączmy tego w ten sposób, ale na pewno adaptacja plus właśnie te zmiany w Twojej tkance tłuszczowej odpowiadają za to, że to uczucie gorąca było na początku większe, a teraz jakby jest coraz mniejsze. Fioletowa ma pytanie. Czy na adaptacji koniecznie trzeba się trzymać tych 30 gramów węgli? Nie udaje mi się, mam już 5. dzień, a ledwo daję radę 40 do 45. Czy wtedy to ma sens? Czytałam o różnych wersjach keto diet, na przykład cyklicznych, gdzie można jeść więcej węgli, nawet do 20%. Czy te diety keto z wyższą ilością węgli mają sens bez przejścia adaptacji? Chętnie byłabym na keto tych lżejszych, na przykład 50-100 gramów węgli. Nie wiem, czy to ma sens, jeśli nie przejdę adaptacji. Jem 2 kromki keto chleba po 6 gramów i to pewnie mi podbija, ale nie umiem się najeść samą jajecznicą z boczkiem. Dobra, i jeszcze będzie drugie pytanie, ale to na razie sobie odpowiedzmy na to. Moja droga, ja już Ci zresztą odpisałam w komentarzu i ja przypuszczam, że Ty liczysz węglowodany brutto jeszcze, bo jeszcze napisałaś o tych 2 kromkach keto chleba. Natomiast keto chleb zazwyczaj to jest po prostu bardzo błonnikowy chleb, gdzie właśnie w jednej kromce, jeżeli liczysz 6 gramów, to prawdopodobnie to są węgle z błonnikiem. Czyli jakby film, do którego Cię odesłałam, to są węglowodany brutto netto, te pojęcia, bo mamy węglowodany brutto, gdzie u większości osób na keto odejmujemy od tego błonnik, który tam jest i wtedy dopiero mamy węglowodany netto. I spokojnie możesz trzymać się 30 gramów węglowodanów netto. Dlatego na przykład, jeżeli jemy produkty bardzo bogate w błonnik, typu nasiona chia, siemię lniane, jakieś inne nasiona, to jakby tam prawie nie ma węglowodanów netto, tam jest głównie błonnik i być może to on Ci to wszystko podbija, bo naprawdę 30 gramów węglowodanów netto to wcale nie jest mało i
pewnie zgodzą się ze mną osoby, które już są dłużej na keto, że niektórzy to się wręcz muszą postarać, żeby sobie to podbić do tych 30 gramów, jak się przyzwyczają do takiego bardzo ketogenicznego jedzenia. Więc myślę, że spokojnie. Natomiast jeżeli jednak u Ciebie mówimy o węglowodanach netto i wolałabyś ich jeść na przykład 50, to nie jest powiedziane, że przy 50 gramach węglowodanów nie wejdzie się w stan ketozy, bo bardzo wiele osób w nią wchodzi. Czy nawet przy 100 gramach, chociaż na pewno jest to dłuższe i trudniejsze, ale tutaj z kolei odsyłam Cię do filmu na temat tego, czy keto, czy low carb, bo tak naprawdę będąc na takim low carbie, też możemy sobie powoli wchodzić w stan ketozy albo w niego wchodzić i wychodzić, jeżeli mamy elastyczność metaboliczną. Natomiast są osoby, które nie poczują jakiejś takiej znacznego przepływu energii, nie poczują się lepiej, nie będą czuły, że jakby no to jest to, co chciały osiągnąć. I wtedy u takich osób jednak polecam najpierw przejście adaptacji, rzeczywiście zaadaptowanie się do stanu ketozy, właśnie poprawienie swojej elastyczności metabolicznej i wtedy jakby żonglowanie sobie pomiędzy tymi dwoma paliwami, jakimi są ciała ketonowe i glukoza. No bo wiadomo, że jak zjemy 100 gramów glukozy, no to też gdzieś tam ją sobie musimy spożytkować. Także to jest odpowiedź na to pytanie. Jeszcze przechodzimy do Twojego drugiego pytania. Mój piąty dzień ketoprób, widzę, że przytyłam na brzuchu. Czy to normalne na początku adaptacji? Tak może być? Czy na początku można przytyć, jedząc tyle tłuszczu, dopóki nie ruszy ketoza? Moja droga, nie wiem jakby jak to obserwujesz, że przytyłaś na brzuchu, czy to są jakieś efekty wizualne, czy sobie mierzyłaś to centymetrem. Natomiast może być też tak, że na samym początku, jeżeli jesz dużo tłuszczu, gdzieś tam są jakieś problemy z trawieniem, no to rzeczywiście troszeczkę ten brzuch nam rośnie. To nie znaczy, że to jest tłuszcz i że Ty w 5 dni po prostu tutaj otłuściłaś sobie brzuch. Natomiast no, myślę, że zdajecie sobie sprawę z tego, że czasem nawet jak zjemy coś bardziej wzdymającego, no to po prostu ten brzuch nam się powiększa i wyglądamy jakbyśmy rzeczywiście, nie wiem, gdzieś tam była ciąża spożywcza, a to tak naprawdę może być po prostu jakiś tam pokarm, który coś takiego zdziałał. Ewentualnie mogą to być też jakieś stany zapalne, więc tutaj w Twoim przypadku jakby zobacz też na moje filmy dotyczące jakby tego, jak wspierać trawienie na keto, to jest istotne. Dużo na ten temat też jest w moich kursach, szczególnie o kursie o ketoadaptacji Keto Start. I to myślę, że warto jakby o to zadbać, żeby to trawienie było wsparte, bo jeżeli na początku zaczynamy ketoadaptację, my bardzo, bardzo dużo tłuszczu, no to różnie to bywa u niektórych osób i nie wątroba czasem sobie po prostu z taką ilością tłuszczu nie radzi. Natomiast ogólne jakby takie odczucia, które towarzyszą ketoadaptacji, jeżeli tam już wszystko idzie w dobrą stronę, to jest właśnie utrata wody i nawet jak niektóre osoby nie widzą jakichś spadków na wadze, to widzą po sobie, że to ciało jest takie bardziej zbite i tak jakby wygląda się właśnie szczuplej. Więc zazwyczaj to się dzieje, jeżeli już zachodzi nam ta ketoadaptacja. Także no, warto zweryfikować, czy na pewno robię wszystko dobrze, czy ta ketoadaptacja jest dopasowana do mnie i też uzbroić się w cierpliwość i jakby pozytywnie na to wszystko patrzeć, bo jakby to jest proces, tak? Ketoadaptacja też jest procesem, więc jakby zajmuje i zabiera nam czas. Pytanie od Sylwii. Jestem głodna na redukcji. Co robić? Co jeść, aby nie przekroczyć węgli? Startowałam z 1800, po deficycie 1500 i jestem głodna. Zmniejszone tłuszcze z 75% do 30%. Białko 20, węgle max do 50 gramów. Tu myślę, że jakieś Sylwia się wkradł błąd, bo pewnie tłuszcze masz teraz na 75, raczej nie na 30%, bo wtedy byłoby za mało ogólnie tych składników. Co jeść, bo wszystko co wpisuję, nawet brokuły, pokazuje mi przekroczone węgle. Chcę zupy, ale jak wpisuję składniki, to albo tłuszczu za dużo, albo węgli. Co jeść, żeby nie być głodnym, a zrzucać wagę? To kolejne pytanie, jakby takie, jeżeli chodzi o początki, które nieraz są trudne. Sylwia, ogólnie 1800 kilokalorii, to ja przypuszczam, że Ty już byłaś na deficycie. I niekoniecznie przechodząc na keto albo zmieniając makro w ogóle z keto takiego bardziej adaptacyjnego na redukcyjne, musisz jeszcze zjechać z kaloryki. Sama ta zmiana makroskładników powinna wystarczyć. Nie wiem, jaką masz aktywność, nie wiem, jak ile masz wzrostu, wiek i tak dalej, ale 1500 kalorii to jest takie minimum,
które ja uważam, że poniżej którego już lepiej nie, jest nie schodzić. I rzeczywiście może to jest dla Ciebie za mało i możesz odczuwać głód. Zresztą no też po zmianie tego makro, nie wiem na ile to jest zbilansowane, no białko 20%, węgle do 50% to wygląda ok. Więc no czasem takie zmiany wprowadzają to, że głodni jesteśmy. Zawsze głód ja też wiążę z hormonami. I tutaj warto się zastanowić, czy na pewno jakby wszystko jest w porządku, jeśli o to chodzi. Czasem trzeba zrobić badania, czasem trzeba prześledzić pewne rzeczy. Nieraz właśnie problemy z tarczycą sprawiają, że jesteśmy głodni, ale być może to po prostu jest dla Ciebie za mało i ja bym spróbowała wejść w takim razie na wyższą kaloryczność i zobaczyć, jak organizm reaguje przy zmienionym makro. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to też zadbaj o produkty bogate w błonnik, bo tutaj, tak jak w poprzednim pytaniu, właśnie myślę, że to się rozchodzi o błonnik. 50 gramów węglowodanów to jest całkiem dużo, licząc węglowodany netto. Jeżeli będziesz jeść więcej produktów bogatych w błonnik, ten błonnik też pozwoli Ci się bardziej nasycić i odczuwać tą sytość. Chociażby warzywa zielone, jakieś liściaste różnego rodzaju. Możesz sobie zrobić całą michę, po prostu sałat, taką michę, że prawie jej nie przejesz, najeść się tym i tym samym nie odczuwać głodu. Więc tutaj też jakby dobór składników pokarmowych jest ważny, żeby odczuwać jakby większe właśnie, lepiej odczuwać tą sytość. Także na to też zwróć uwagę. I brokuły, okej, one mają węglowodany, ale to nie są aż takie ilości, żeby tutaj, jeżeli chodzi o netto, przekraczać 100 gramów. A jeżeli chodzi o zupy, to jeżeli ugotujesz je właśnie na fajnym rosole, takie tłuste, czy z jakąś wkładką tego tłuszczu, to jak najbardziej i krem z brokułów ja mam w moich jadłospisach i z cukinii i bardzo pyszny jest krem grzybowy, czy właśnie na przykład z borowików, czy z pieczarek. Także spokojnie na to też jest miejsce na diecie keto, tylko po prostu czasem musimy się nauczyć troszeczkę inaczej patrzeć na to gotowanie, troszeczkę inaczej przygotowywać te potrawy, no bo ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób, no praktycznie dla wszystkich chyba, jednak przejście na te keto produkty, keto gotowanie jest mimo wszystko dużą zmianą, no więc musimy ją po prostu oswoić i wtedy będzie ok. Pytanie od Kameleona. Super film. Ja od lutego na keto. Rok temu cholesterol całkowity był 210, dziś odebrałam wynik 467. HDL 108, LDL 340, trójglicerydy 88. Ostatnio miesiączka mi się rozregulowała, schudłam, walczę z niskim FT3, ten cholesterol mnie załamał. Czy powtórzyć badanie za miesiąc? Moja droga, coś się dzieje. I teraz tak, no cholesterol 467 zdecydowanie wskazuje na to, że coś się dzieje. Mogą to być problemy w ogóle hormonalne, no bo cholesterol jest prekursorem hormonów. Natomiast samo powtórzenie badania za miesiąc, jakby ja bym nie zrobiła tylko tyle, ale jakby popatrzyła, co tam w Twoim żywieniu jest. Odsyłam Cię na pewno do filmu mojego o śródziemnomorskim keto. Tam ja też nieraz o tym mówiłam, że są osoby, które są bardziej jakby wrażliwe na ten cholesterol pochodzący z diety i u nich na przykład duża zawartość tłuszczów nasyconych rzeczywiście może ten cholesterol podnosić, jeżeli po prostu to żywienie nie jest dobrze zbilansowane. I w takim przypadku zdecydowanie polecam przejście na bardziej śródziemnomorskie keto, bogate w bardziej w tłuszcze nienasycone, czy to olej MCT, który tego cholesterolu podnosił nam nie będzie. Trójglicerydy u Ciebie są poniżej 100, więc tutaj jakby widać, że jesteś w keto i to dobrze, bo to te trójglicerydy, jeżeli by były bardzo wysoko, to byłby największy problem. Natomiast na pewno no, widać, że u Ciebie i LDL mocno skoczył i cholesterol całkowity, więc prawdopodobnie to jest właśnie ten przypadek, kiedy należy troszeczkę to swoje keto zmodyfikować w stronę śródziemnomorskiego i powinno być lepiej. No, a jeżeli chodzi o niskie FT3, to również polecam Ci właśnie wsparcie tej tarczycy, bo to też jest bardzo ważne, czy to pod kątem selenu, jodu, cynku, właśnie, czyli konwersji z T4 do T3. A może też u Ciebie po prostu jest na keto bardzo mało węglowodanów i to spowodowało spadek FT3, bo to też się zdarza. Także na pewno warto to swoje żywienie, to swoje keto zweryfikować i oczywiście później powtórzyć badania. GoPro. Asiu, w jaki sposób ułożyłabyś dietę ketogeniczną, jeżeli celem jest nabranie masy mięśniowej dla osoby, która trenuje 4-5 razy w tygodniu? Jaki rozkład makro i kalorii? Pozdrawiam Cię krótko.
Mało mam szczegółów i w ogóle myślę, że to nie jest, jakby nie jestem w stanie tak bardzo konkretnie odpowiedzieć w Keto Q&A na takie pytanie. Natomiast nabranie masy mięśniowej, żeby to się stało, na pewno potrzebujemy więcej białka. Więc ja na pewno bym dała powyżej 100 gramów białka. Ile dokładnie, nie wiem, bo to zależy od treningów, to zależy od wieku, wzrostu i tak dalej, ale na pewno białko powyżej 100 gramów. To jest istotne. Zależy też, jakie to są treningi, bo zazwyczaj przy treningach są osoby, które lepiej się czują na wyższych węglowodanach, więc tutaj też te węglowodany, no może się okazać, że na przykład w okolicach 50 gramów, czy nawet więcej, chociaż one nie są jakby niezbędne do budowania masy mięśniowej. Tutaj przede wszystkim ważne właśnie będzie białko. Jeżeli czasem niektóre osoby nie są w stanie go tak jakby dostarczyć, tylko właśnie, nie wiem, z mięsa, jaj, ryb czy nabiału, to w takim wypadku naprawdę fajnie się sprawdzają jakieś odżywki białkowe. No, kolagen też, ale jednak tutaj jakaś dobra odżywka białkowa też fajnie jakby weszła. Można sobie z nimi zrobić kawę, czy po prostu jakiś taki koktajl okołotreningowy, czy jakieś przedtreningówki warto stosować. No i ja bym się jakby na to skupiła. Jeżeli chodzi o kalorie, no to bardzo zależy, ale raczej nie budujemy masy mięśniowej na redukcyjnej kaloryce, tak? Czyli jeżeli Twoje całkowite zapotrzebowanie, uwzględniając treningi, to jest, powiedzmy, nie wiem, jakby też tego nie wiem, tak? Bo nie mam tutaj danych, ale powiedzmy, nie wiem, 2000, no w sumie uwzględniając treningi, to raczej nie, to powiedzmy na przykład 3000 kilokalorii, no to jakieś 1500, czy 1800, czy nawet 2000 kalorii, to może być za mało, żeby rzeczywiście budować masę mięśniową, więc jakby o tym należy pamiętać. Nie mówię, że trzeba jakoś sobie robić dużą nadwyżkę kaloryczną. To z kolei zależy od tego, jaka jest jakby Twoja obecna waga. Czy jesteś w takiej wadze, która Ci odpowiada, czy jednak gdzieś tam jest nadwaga. Bo też inaczej troszeczkę wygląda sprawa, jeżeli robimy rekompozycję, czyli mamy jednak tkankę tłuszczową, której się jeszcze chcemy pozbyć, ale pozbywając się jej, zamieniamy ją po części na masę mięśniową, no to wtedy rzeczywiście na lekkiej redukcji zazwyczaj to się da zrobić i to jest spoko i w ogóle uważam, że to jest bardzo fajna opcja. No natomiast jeżeli już mamy taką masę ciała, jaka nam pasuje, a chcemy po prostu nabrać masy mięśniowej, no to wtedy właśnie nieraz warto zwiększyć tą kalorykę powyżej naszego zapotrzebowania albo przynajmniej ją zwiększać właśnie w te dni, kiedy mamy jednostki treningowe, no żeby po prostu było z czego budować. No, także to są takie może ogólne zalecenia, ale na pewno właśnie dopasowanie odpowiedniej kaloryki, czyli albo norma, albo trochę więcej, jeżeli już nie mamy zbyt dużo tłuszczu do zgubienia, i skupienie się rzeczywiście na tym, żeby była odpowiednia ilość pełnowartościowego białka, czy to dodanie jakichś odżywek białkowych. Ja Wam polecam na przykład białko wołowe, czy serwatka, zazwyczaj też jest ok, jeżeli jakby też na przykład mierzymy sobie cukier i tam gdzieś bardzo nam ta glikemia nie idzie w górę, bo u niektórych białko serwatkowe może być insulinogenne, o tym też pamiętajmy. No, także to są takie ogólne wskazówki, mam nadzieję, że troszkę pomogły. I ostatnie pytanie od S3 Raz. Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące wszystkich sfermentowanych produktów. Jak liczyć węglowodany netto, na przykład przy kiszonej kapuście albo kefirze? Na jednym znanym profilu otrzymałam odpowiedź, że w ogóle ich nie liczyć, bo sfermentowane węgle to coś zupełnie innego, a kiszonek ponoć w ogóle nie mam dodawać do fitatu, bo można ich jeść ile się chce. Ciężko mi w to uwierzyć, bo mimo że osoba odpowiadająca jest znana z keto, tak niestety mimo wszystko wolałabym skonfrontować tę informację z kimś innym, dlatego byłabym niesamowicie wdzięczna za odpowiedź. Wiedzy nigdy za wiele, pozdrawiam cieplutko, życzę miłego dnia. Moja droga, jakby rzeczywiście we wszystkich kiszonych, fermentowanych produktach tych węglowodanów jest niewiele, no bo na tym polega proces fermentacji, że mamy węglowodany, mamy bakterie, które te węglowodany zjadają i przez to powstają kiszonki. Czy w ogóle ich nie wliczać? No jeżeli jakby zależy Ci na takim dokładnym kontrolowaniu, to możesz to wliczać i wtedy jakby po prostu polecam stosować no, tabelę kaloryczności, czy skorzystać z jakiejś aplikacji, na przykład Fitatu, tak, czy Carb Managera, gdzie dla danego produktu to te węglowodany są policzone, ale to prawda, że ich jest naprawdę niewiele i to będzie,
no jak zjemy nawet dużo kiszonek, to może parę gramów tych węglowodanów netto nam trafi na talerz. Także rzeczywiście to nie jest jakiś produkt wysokowęglowodanowy. No ale jeżeli ktoś wlicza nasiona chia, jeżeli ktoś wlicza jakiś keto-błonnikowy chleb, jeżeli ktoś wlicza zielone warzywa liściaste i gdzieś tam sobie chce to spisywać, no to tak samo możemy wpisywać kiszonki. Wiadomo, że jeżeli jeszcze robimy te kiszonki na przykład w domu, no to też zależy jak długo to jest ukiszone, czy na przykład jak pijemy kombuczę, to ile rzeczywiście ta kombucha fermentowała. Ale też słuchajcie, jakby nasz, ja to nieraz podkreślam, nasz organizm to nie jest po prostu taka stricte matematyka. Tutaj nie mamy kalkulatora, gdzie jak wchodzi nam jedzenie, to tam kalkulator oblicza, bla, 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 ile tam wyszło tych kalorii i jakie białka, tłuszcze, węglowodany. No jakby jeżeli wszystko odpowiednio działa, to nawet jeżeli tam gdzieś jednego dnia mamy więcej, innego dnia mniej węglowodanów i ta kaloryka się zmienia, to i tak wszystko idzie w dobrym kierunku. Jednego dnia spalimy więcej, bo się więcej ruszamy, mamy większą aktywność, innego dnia spalimy mniej, więc jakby to wszystko jest takie płynne, więc też nie fiksujmy się tak bardzo na tych obliczeniach, bo nieraz takie odpuszczenie i trochę wychillowanie to bardziej nam pomoże niż po prostu liczenie wszystkiego co do grama. Ale jeżeli jakby chcesz wliczać sobie do swojego jadłospisu te kiszonki, to też nie widzę przeszkód i po prostu możesz to zrobić w dowolnym kalkulatorze, którym na przykład w aplikacji to chyba jest na ten moment taka najbardziej przyjazna i prosta rzecz, którą możemy robić na co dzień. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za pytania. Oczywiście zachęcam do zadawania w kolejnych w komentarzach. Ja wciąż mam jeszcze listę pytań, które czekają na moją odpowiedź, także bardzo Wam dziękuję i wciąż proszę o cierpliwość. Staram się tutaj wszystkim odpowiadać na bieżąco. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!